A więc, moi drodzy, dzisiaj troszeczkę nietypowo chciałbym troszeczkę się przyczynić do oczyszczenia internetu z... Zresztą, sami to ocenicie. Zapewne moi widzowie nie są przyzwyczajeni do przeklinania, ale tym razem ostrzegam was, że będzie dużo zaklęć. Także miejcie to na uwadze, jeżeli oglądacie z dziećmi. A dziś chciałbym ruszyć temat tego, co na przestrzeni kilku dni ostatnio rozbrzmiewa w internecie, na YouTubach. Chodzi tutaj głównie o patostreamy z góralem na czele i z jego pedofilskimi zachowaniami. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, zaraz wam pokażę tutaj kilka shotów od bałwanka, od Boxdela, żeby wam pokazać, o czym jest mowa, a później przejdziemy do sedna. I zamknij ten ryj, kurwa, i ten uśmieszek chory. Naprawdę, życzę ci, kurwa, z całego serca najgorzej na te święta. Żebyś, kurwa, nie dożyła na świąt, żebyś zdechła, rozumiesz? Słuchaj, życzę ci, żebyś zdechła, bo jesteś szmatą. I życzę ci, że jeżeli kiedyś będziesz szła po ulicy, żeby ktoś cię chwycił, jakiś psychopata, i żeby cię zgwałcił i podrażnął ci gardło, rozumiesz? Żeby cię zabił. Spierdalaj, kurwa, ciebie. No, jak widać, góral zabłysnął eufemizmem. Wiecie co, wydaje mi się, że ktoś, kto jest przy zdrowych zmysłach, okej, może się na kogoś zdenerwować, może kogoś wyzywać, ale takie słowa? No, ale góral, zaraz zobaczymy, jak na to wszystko odpowie. A teraz przyjrzyjcie się tym dzieciom, co tutaj widzicie u góry w kadrze. Naprawdę góral jest takim, kurwa, idiotą, żeby później się podpierać, że on myślał, że te dzieci były pełnoletnie, a nie miały 12 czy tam iluś lat. Zobaczcie sami i zobaczcie... Zresztą... Otwieraj sznupę. Tak. Niesmaczne było. Smaczne? A wiesz co jest jeszcze smaczniejsze ode mnie? Kurwa kutas, dorodny taki, kurwa. Także jak widzicie, dorodny kutas. Tutaj jeszcze kilka shotów, gdzie góral namawiał 12-latkę, żeby pokazała mu cycki i nie tylko. Kobiety mają pierwszeństwo. Dup się pokażesz, to się napalę. Stanie mi i ci pokażę. Dobra? Nie chcesz cycków? Co? Nie chcesz cycków? A mogą mi być cycki nawet, a jak tam chcesz? No to cycki. No dobra. Także kolejny ciekawy szocik. Ogólnie, jeżeli chcecie, poszukajcie na internecie, jest tego od groma. A Igoral dostał też ciekawą wiadomość. Zresztą zobaczcie sami, kawałeczek wam pokażę. Zapraszam was tutaj do Freeze TV, ewentualnie Boxela. Zresztą dużo tych shotów znajdziecie na internecie. Tego, czego się dopuściłeś, to była nasza odpowiedzialność, żeby dowiedzieć się, kim jesteś, gdzie mieszkasz, co robisz w sieci i czy robisz to słusznie, nie raniąc przy tym innych osób. Lecz w tym wszystkim posunąłeś się o krok za daleko. Powiedz nam, Grzegorz, czy kiedykolwiek myślałeś, że może, ale tylko może jest pająk, który temu wszystkiemu się przygląda? Gdzie nieświadomie lub świadomie pozwoliłeś sobie na to podłe zachowania? Głupie rajdy z obrażaniem innych streamerów, nabijanie się z niepełnosprawnych osób, nakłanianie młodych dziewczynek do rozwijania się przy twojej młodej publiczności? My tylko czekamy na tak nikczemnego owale jak ty, żeby został zniszczony i pociągnięty do odpowiedzialności przez swoje czyny i zachowania, które reprezentujesz w sieci. Jesteśmy twoimi obserwatorami, panie Grzegorzu. Ogólnie wiadomość jest troszeczkę dłuższa. Pooglądajcie na internecie, jeżeli was to interesuje. A teraz przejdźmy może do sedna. Tutaj obserwatorzy, jak oni się nazywają, powiedzieli po prostu, żeby góral albo skasował swój kanał w ciągu 24 godzin, albo przeprosił te dzieci, które demoralizował i troszeczkę spróbował naprawić czyny, które zrobił. No i teraz przeanalizujmy może tą wiadomość, którą góral nagrał. Nie oglądałem jej całej. Obejrzałem kawałek i stwierdziłem, że zrobię to w miarę na live. Bo to, co przez ostatnie dni przeżywam, to jest jednym słowem piekło. Piekło, które fakt faktem sobie sam zapewniłem. No to skoro zapewniłeś sobie sam piekło, to o chuj ci chodzi w tym momencie, góral. Sam sobie zapewniłeś piekło i w nim tkwisz. O czym ty teraz rozmawiasz? Które fakt faktem sobie sam zapewniłem. No ale to ludzie się przyczynili i ci youtuberzy do tego, żeby to rozwinąć, nie? Nagłośnić i tak dalej. To oni zadbali o to, żeby te piekło mi się działo w życiu. Oni ci wszyscy youtuberzy zakłamani. Wszyscy oni zadbali o to. Chcesz powiedzieć chyba w tym momencie, że youtuberzy, masz tutaj pewnie na myśli w zasadzie wszystkich, którzy nagrywają, ale chodzi pewnie o tych, którzy mają większe wpływy, typu Sylwester, typu Michał, że oni tą sprawę nagłaśniają, czyli robią z tego szkło powiększające.
Wiesz co, wydaje mi się, że większość YouTube'a, większość wykopa, bo jeszcze nie pokazałem shotów, jak się odnosiłeś do wykopu, ci ludzie po prostu chcą usunąć pewnego raka z YouTube'a. A w zasadzie tych raków jest dużo, bo nie mówię, że ty jesteś najgorszy, ale to by było takie tłumaczenie jak Rafatus, który pokazywał palcami: patrz, patrz, tamci są gorsi, ja nie byłem najgorszy. Chłopie, patrząc na zdjęcie, ty nie masz 12 lat jak ta dziewczynka, więc troszeczkę potrafisz myśleć chyba, co? No szkoda, że tak się wydarzyło. Ostatnie dni są ciężkie dla mnie, zrobiłem głupoty, okej, no trzeba przyjąć no na klatę, tak? No to przyjmij na klatę, a nie płaczesz teraz i się żalisz do ludzi. Zrobisz siebie teraz w tym momencie chłopie kozła ofiarnego. Ale trzeba też wyjaśnić wszystkim, że to nie jest tak, że ja jestem w 100% winny. Czyli rozumiem, że ta dziewczynka, która weszła na jakieś streamy czy coś, albo to, że rajdowałeś innych ludzi i kazałeś ich niszczyć, jakby chociaż Grecjana Rostockiego, do którego sam nie pawam jakąś wielką sympatią, ale to nie jest powód, żeby rajdować kolesia i pisać jebać pedała, jebać pedała, nie sądzisz, góral? Tego wszystkiego, bo tak nie jest. Udowodniłem wam to na streamach, pokazałem shoty, pokazałem screeny, pokazałem wam wszystko. Nie jest to w 100% moja wina. I chcę, żebyście o tym po prostu wiedzieli. Nie jest twoja wina, że zrobiłeś to, co zrobiłeś. Czyli rozumiem, że to twoje drugie ja, drugie twoje alter ego jest winne, czyli ono powinno pójść do pierdla, a ty nie. Co ty za bzdury pierdolisz, góral? Ja robiłem głupoty. Okej, robiłem te głupoty. Te złe rzeczy. Były z tego szoty. No i o co chodzi? Ale ja sam sobie tego nie nagłosiłem. Ja sam sobie tego piekła nie dałem. Czy ty siebie, chłopie, słyszysz? Czy ty próbujesz czasami swoje live'y, swoje shoty gdzieś obejrzeć w internecie i ty słyszysz sam siebie, bo do tego nawet nie wiem, jak się ustosunkować. Czyli chciałeś to zrobić publicznie, ponieważ robiłeś to na streamach, jeszcze mówiłeś nawet, że stream jest wyłączony, robiłeś to na streamie, ale nie chciałeś tego nagłośnić. To ci wszyscy ludzie zebrali to, te wszystkie brudy na mnie, wszystkie te brudy zebrali w całość i rzucili do internetu. I rozumiem, że spreparowali też te brudy. I zrobili mi piekło. Przeprosiłem, przyznałem się do błędu, przyjąłem to na klatę. Nie przyjąłeś. Bo mam nadzieję, że niczego więcej nie zapomniałem. To są już ostatnie moje słowa na ten temat. Nie chcę naprawdę się już wypowiadać o tym, bo po prostu mam już tego dosyć. Psychicznie przez ostatnie dni jestem wymęczony, nie mam na nic już siły. A myślałeś psychicznie, nie masz, chłopie, siły, a pomyślałeś o tym, co tym ludziom robiłeś, jak z niepełnosprawnych się śmiałeś, pomyślałeś, co w ich psychice się dzieje, jak oni się zachowują, pomyślałeś o tym, że osoby młode może zdemoralizować i wpłynąć na nie tak, że ich przyszłe życie może być popierdolone przez siebie? Czy wziąłeś pod uwagę to, że setki dzieciaków, tysiące dzieciaków cię oglądają i poniekąd widzą w tobie jakiegoś fajnego goska i próbują być tacy jak ty? Ludzie często... Jesteś, chłopie, jakby nie powiedzieć, jesteś jakimś influencerem, tak? Czy ty pomyślałeś, jak ty wpływasz na innych? Potrzebuję odpoczynku. Ten live i te wszystkie wydarzenia... Uważam, nie wiem, za zamknięte. I tak pewnie jeszcze ktoś będzie chciał wydrapywać to. I tak jeszcze ktoś będzie chciał się wypowiadać na ten temat. Internety nie zapominają, stary. Moim zdaniem jesteś, chłopie, już skończony. Zresztą myślę, że jesteś na tyle ogarnięty w internecie. Zobacz sobie do Deep Weba. Zobacz, co się na ciebie szykuje. W Darknecie. Zresztą poszukaj. Temat. Proszę bardzo, wypowiadajcie się. Ale ja się nie wypowiem, bo powiedziałem absolutnie wszystko, co było z tym związane. Nic w sumie tak naprawdę nie mam chyba już do dodania. Jeżeli o czymś zapomniałem, to chuj, ale najważniejsze powiedziałem. Najważniejsze zostało ujęte. Najważniejsze, czyli co? Czyli, że ty robiłeś głupoty, a źle się stało, bo ktoś zauważył to i ci to wytknął palcem, że kurwa demoralizujesz ludzi czy coś i... No, super logika. Fuck logic. Zapytacie, co będzie dalej z moim kanałem, z moimi live'ami? Ja się nie zapytam, ja wiem, co z tym będzie. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Pracowałem długo na ten kanał, razem pracowaliśmy z widzami. My wszyscy razem budowaliśmy ten kanał.
próba zjednoczenia sobie teraz ludzi, super. 240 tysięcy. No już troszeczkę mniej, no bo... Znaczy 250 było tysięcy ponad, a już jest 248. No trudno się mówi, no. No ludzie odsubowali. Ale moi... Po prostu część osób przejrzała na oczy. Moi prawdziwi widzowie zawsze zostaną. Razem budowaliśmy ten kanał. Własnymi siłami. Źle było? Czy tak aż źle robiłem ten kanał? No tak, demoralizowałeś ludzi, chłopie. Był biwak, było fajnie, była atmosfera. Myślę, że było dużo rzeczy dobrych. Pomaganie niepełnosprawnym, biwak. Pomaganie niepełnosprawnym. Z tego co pamiętam, to obrażałeś ogólnie też niepełnosprawnych, ale twoja logika w tym momencie, twoja linia obrony, czyli że robisz coś głupiego, demoralizujesz dzieciaków, chcesz oglądać 12-latkę, co podpada pod totalną pedofilię, twoje zachowanie, ale wytłumaczenie twoje, twoja linia obrony jest taka, że ale przecież było fajnie. Pomagałem niepełnosprawnym. To chłopie. Super pomysł. Czyli w takim razie wszyscy, co siedzą teraz w pierdlu, wszyscy pedofile, gwałciciele, mordercy i tak dalej, powinni po prostu wyjść sobie w zimę do owsiaka, wpłacić mu, nie wiem, po 200 zł donata na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i już nikt nie powinien się do nich przypierdalać. Co z tego, że kogoś zabili? Ale dali komuś 200 zł, są już dobrzy, przeszli piekło przecież w więzieniu. Tak? To cię wyjaśnia. To, że dałeś 200 zł, żeby pokazać, jaki ty jesteś fajny. Wiesz co, nie będę wnikał w to, ile kto daje, ale szczerze wątpię w intencje, które ty dawałeś na tych donate'ach, bo wiem, że nawet na Vanessę chyba dałeś w granicach 200 zł, jak wszyscy zbierali i tak dalej. Tylko, że weź pod uwagę, że jeżeli chcesz dać z własnego, dobrego serca, to nie będziesz obnosił się z tym w co drugim live'ie, że ho, 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 dałem 200 zł, czy tam dałem ileś set złotych, tak? Rozumiem, jak to na przykład robi Boxel, gdzie robi zrzutę, po prostu wchodzi gdzieś, pokazuje ludziom, jak wrzucić i wiem, że Boxel przelewał dużo większe kwoty, a... Ty, chłopie, też nie mało zarabiasz na tych streamach, bo są youtuberzy, którzy ci pomagali, którzy robili fejkowe donaty, gdzie się wymienialiście kasą i w tym momencie jak ty dostajesz z donatów po 50 tysięcy i ty, chłopie, będziesz się obnosił, że ty dałeś kilka razy na jakiś szczytny cel tylko po to, żeby pokazać, jaki ty jesteś fajny i to jest według ciebie, że ten kanał był dobry, bo zrobiłeś coś dobrego czasem. A chuj z tego, że wyzywałeś staruszków, jakichś dziadków na jakichś kamerkach, że dzieciaki demoralizowałeś, chłopie. Tak, jakaś fajna atmosfera, jakieś ciekawe rzeczy, konkursy na tych spikach. Zwycięzców nagradzałem oczywiście. Cała ta historia kanału jest... Uważam, że takie piekło, jakie, przez które teraz przechodzę, Że aż tak mi się nie należy, nie? A jak ci się należy? Tobie, chłopie, za to, co zrobiłeś, należy się porządny wpierdol i chuj w dupę. Zrobiłem błędy. Tu teraz za nie odpowiadasz. Jak ja jadę po mieście 70 na godzinę i zatrzymuje mnie policjant i chce mi wlepić mandat, to nie mówię, panie, tam ci jadą gorzej, albo dałem wczoraj na owsiaka, tylko takie jest prawo, zrobiłem coś źle, przyjmuję to na klatę, jestem dorosły i dostaję mandat. A ty o co ci chodzi? Odjebałeś coś? A teraz chcesz nie ponosić konsekwencji za to? Zrobiłem coś złego, ale czy naprawdę muszę teraz przez tak ogromne piekło przechodzić? A... Chłopie, przejrzyj sobie Darkneta i zobaczysz, że to co teraz przechodzisz, to nawet nie jest ścieżka do tego piekła, które cię czeka. Aż tak muszę być znienawidzony przez wszystkich? Aż taką krzywdę zrobiłem komuś? Tyle mój cały kanał opierał się tylko i wyłącznie na robieniu komuś krzywdy? Nikt nie pamięta o dobrych stronach. Nikt nie pamięta o tym, co robiłem dobrego. Wszyscy tylko pamiętają o tym, co robiłem złego. Tylko mi to wytykają. Nie wiem dlaczego. Przez zazdrość? Przez zawiść? Że mi się powodzi? Tyle budowałem ten kanał. Razem z wami, ze wszystkimi widzami budowałem to wszystko. Starałem się robić wszystko dobrze. Czasami robiłem błędy. Dużo tych błędów popełniłem. Więc skoro widzisz, że sam popełniłeś dużo błędów, to czemu teraz płaczesz i czego oczekujesz? Że ktoś przekreśli wszystko to, co zjebałeś, zauważ po prostu, miarka się w pewnym momencie przebrała i cierpisz teraz za to, co zrobiłeś. Nie robiłem tak, jak trzeba.
Nie słuchałem się zdania dobrych ludzi. Nie widziałem tego, że robię coś złego. Nie potrafiłem na pewne sprawy odpowiednio zareagować. Poradzić sobie z niektórymi sytuacjami. Ale czy to jest naprawdę taki powód, żebym przez takie piekło teraz przychodził? No tak. A jakbym wyszedł teraz i zabił jakąś randomową osobę na ulicy i później powiedział, że sorry, słuchałem się złych osób, mogłem słuchać tych dobrych, którzy mówili nie zabijaj i dałbym jeszcze jakiś na szczytny cel, powiedzmy nawet 1000 złotych, to nie powinienem przechodzić przez piekło? No bo przecież moje życie miało dużo pozytywnych cech. Robiłem wkrętarki, pomagałem ludziom, więc co z tego, że jedną osobę zabiłem? Ja broniłem koleżków z YouTube'a. Najbardziej boli to, że broniłem osób, którzy od samego początku mieli do mnie złe intencje. Inne. Ja ich broniłem, ufałem, chciałem pomagać, dawać wsparcie. A te osoby od samego początku miały tylko takie intencje, żeby wyssać ze mnie wszystko. Nie, te osoby po prostu zobaczyły pewnie po jakimś czasie, kim naprawdę jesteś, chłopie. Żeby do kogoś pachać taką nienawiścią jak ty, do jakiejś dziewczyny, która powiedziała ci, że... która powiedziała ci swoje zdanie na twój temat. To nie jest, chłopie, normalne. I moim zdaniem... wariatos. Wyciągnąć ze mnie ile się da, bo widzieli, że robię coś dobrego. Że rozwijam się, że rosnę w siłę, że jest konkurencja. I tylko zależało im na tym, żebym był skończony na YouTubie, nie? Gdzie ja im tyle pomagałem, ze wszystkim. Z tego co wiem, to gro osób ciebie wypompowało i ci pomogło, żebyś w ogóle zaistniał, chłopie. Boli to w chuj, że dla nich od samego początku liczył się zysk na mnie, a nie to, jakim jestem człowiekiem. Gdyby zaczęli od razu, jakim jesteś człowiekiem, to myślę, że to wszystko by się całkiem inaczej potoczyło. To, że mam dobre serce, czasami mówię. Przemilczmy to, wiecie? Robię głupoty, robię coś złego. Nie jestem święty, tak jak mówiłem to. Czyli masz dobre serce, czyli jak pójdziesz kogoś zabijesz, to ogólnie masz dobre serce, ale... raz kogoś tam zabiłeś, to się nie liczy chyba, nie? Ale jak trzeba, to przeproszę i przyznam się do błędu. Zobaczcie jeszcze na krótki shot od Bałwanka na temat wykopu. Co góral sądzi o wykopie? Ta, wykopki, jesteście kurwami jebanymi bez mózgu, jebać was szmaty i pfu, pluję na was, frajery jebane. Chyba te wykopki to są takie śmiecie, ino tylko każdemu kurwa tam na tym wykopie napluć na łeb, nie? Kurwa, nie do rozwoju jebane, nie? Te kurwy jebane z wykopu, życzę wam kurwy jak najgorzej, nie? Mam nadzieję, że w końcu jakoś to się ogarnie i te wykopy w końcu kurwa zdechną na najgorsze śmierci świata, nie? Mam nadzieję, że wykopki zdechną, nie? Chuj. Wykopki, śmiecie jebane, śmierdzące brudasy, skurwysyny zajebane, gno... Ja widzę śmieci pedałów, no i jebanych z wykopu. A te wykopki są takimi skurwielami, jebane bez mózgi. Wykopki to są skurwysyny. Ci wykopowicze, Paweł, to są kurwa gnoje pierdolone. Te wykopki to są... Dobra, góral się tutaj ogólnie powtarza. Zauważcie, jak góral strasznie emocjonalnie do tych swoich wypowiedzi... podchodzi. Ogólnie mam wrażenie, nie chcę tutaj się bawić w żadnego psychologa, psychiatrę, aczkolwiek z chęcią bym, mam taką możliwość i skonsultował zachowanie górala z kimś takim, ponieważ uważam, że koleś jest po prostu psychopatą. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się objawia psychopatyzm, zobaczcie chociażby definicję na Wikipedii. Myślę, że góral powinien zacząć od tego, żeby się leczyć. Tą sytuację, którą on stworzył sam, czyli to tak zwane jego piekło, mógł jakoś jeszcze naprawić po tym wszystkim, co się stało? Myślę, że naprawić tego już w zasadzie nie mógł, bo linia obrony typu, że jemu się wydawało, że ona ma więcej niż 12 lat, że wyglądała na 16 czy 17, są takie bzdury, że kurwa góral sam w to nawet nie wierzysz na pewno. Ale mogłeś przynajmniej wyjść z tego jak jakiś kurwa facet, jak mężczyzna, czyli po prostu poprzepraszać tych ludzi, pojechać kurwa do nich osobiście, nagrać coś i zwinąć się kurwa z tego YouTube'a. I zawsze to jednego raka, takiego pato streamera mniej by było. Popatrzcie sobie na YouTubie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co to są właśnie te patostreamy, bo wiem, że część osób jest jeszcze nieświadoma tego. Część osób może w jakiś sposób może ustrzec swoje dzieci przed takim gównem, które się dzieje teraz na YouTubie. Może jacyś moi widzowie nie wiedzieli o czymś takim, że w ogóle mają takie rzeczy miejsce na internecie. No to teraz może troszeczkę przejrzycie na oczy. Kolejna dziwna rzecz, że YouTube takich kanałów w ogóle nie banuje. Lecą inne kanały, które są w jakikolwiek sposób merytoryczne, ale na przykład, nie wiem, wiem, że swego czasu
Szajbek miał problemy, chcieli, zamykali nawet w zasadzie jakiś kanał. Wiem, że problemy miał BNT i tak dalej. Tego typu kanały mają problemy, jakieś klejmy i tak dalej. A takie górale i tak dalej, może to nazwijmy, bez problemu sobie streamują. Coś tutaj jest jednak, kurwa, nie tak z tym algorytmem chyba, nie sądzicie? To były tylko moje takie małe 3 grosze do tego wszystkiego, co się dzieje w tym momencie na YouTubie. Bo od kilku miesięcy takie właśnie raki YouTuba rozwijają się i całkiem dobrze im się powodzi. I nie przemawia w tym momencie przeze mnie jakaś zazdrość, że Góral może na tych swoich patostreamach, czy na tym głównie swoim, wyciągać po 50 tysięcy miesięcznie, bo to nie o to mi chodzi w tym momencie. Tylko po prostu nie chciałbym, żeby na przykład moje osobiście dzieci oglądały takie coś. A jeżeli moja córka byłaby w zamian za tamtą 12-latkę, to uwierz, Góralu, że to by się nie skończyło tylko kurwa na groźbach przez telefon czy coś, tylko byśmy się spotkali. Jeżeli będziecie chcieli, możemy kiedyś odpalić jakiegoś streama, możemy na ten temat jeszcze pogadać. Dajcie znać w komentarzach. Tylko proszę was, nie róbcie gównoburzy, bo tylko obciążycie moderatorów, którzy będą musieli po prostu tą gównoburzę usuwać, posypią się bany, a to nie ma sensu.